Jesteśmy? Tak, jesteśmy. Witamy, Witamy. drogie panie, witamy. Dziś kolejny live Studio Kobiet Lubicz. Ostatni raz widziałyśmy się na żywo 2 tygodnie temu. Miałyśmy wtedy live'a z Kryolipolizy i miałyśmy odzew niesamowity z waszej strony. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Cieszymy się, że tego typu live'y z zabiegami na żywo wam się podobają. Także kochane, dziś mamy dla was naprawdę zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego. To nie jest zabieg, który znacie, ale nasza nowość, nasza nowa sauna karbonowa. Zabieg, w którym należąco spalicie kalorie, zadbacie o swoje dobre samopoczucie i co najważniejsze teraz, w tym trudnym dla wszystkich okresie, zadbacie o swoją odporność. Dokładnie. Dajcie znać, czy nas widać oraz czy nas słychać. Jest nas coraz więcej, słuchajcie, nie ma także zakłóceń. Dziewczyny, piszcie w komentarzach, czy nas widać, właśnie czy nas dobrze słychać. Oczekujemy, aż będzie nas trochę więcej. Tak jest. Dostałyśmy dużo zapytań, jeśli chodzi o saunę, więc pisałyście, że na pewno będziecie z nami, więc liczymy, że będzie nas bardzo dużo. Mamy prośbę o udostępnianie tego live'a. I tylko powiem, że jestem dzisiaj z Dominiką. Dominika będzie naszą modelką, ale zdradzę wam też, że Dominika już korzystała z tych zabiegów. To jest, będzie dzisiaj trzeci czy czwarty zabieg. Także no, Dominika już tutaj będzie miała wam coś do opowiedzenia. Doświadczona. Natomiast za sterami dzisiaj jest Kamila. Hej, witam Kamila. Serdecznie, drogie panie. Kamila będzie nas tu z kolei informowała, co się dzieje z drugiej strony naszego live'a. I będzie nam czytała pytania od was. Tak, jeżeli jest. Chcecie jakiekolwiek informacje od nas dodatkowo uzyskać, to bardzo prosimy. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie naszego live'a na swoich profilach oraz na grupach, do których należycie. Żeby się wszyscy dowiedzieli tak o naszym nowym zabiegu. Drogie klientki, które do nas przychodzicie, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami na co dzień, że dziś do nas również dołączycie. To jest teraz czas, kiedy naprawdę trzeba trochę się wesprzeć, trochę potrzeba wszystkim nam chwili wytchnienia, więc zróbcie sobie dobrą herbatę albo kawę, jeżeli ktoś może o tej porze ją wypić i zasiądźcie do obejrzenia live'a. Obiecujemy, że on nie będzie zbyt długi. Postaramy się. Ale będzie, mamy nadzieję, ciekawy i wyczerpie wasze pytania, jeśli chodzi o saunę. Witam również panie, które są z nami po raz pierwszy, bo to tak jest właśnie, że na wszystkich live'ach pojawia się coraz więcej nowych pań i tak. Później te panie trafiają do nas do studia, także mamy nadzieję, że tym razem również kolejne panie pojawią się u nas na żywo. Tak jest, dajcie znać w komentarzach, czy jesteście już naszą klientką, czy pierwszy raz oglądacie naszego live'a. Czekamy na wasze pytania. Jest z nami pani Ewa, pani Paulina. Witamy, drogie panie. Pani Ewa, pozdrawiamy. To jest po prostu nasza tak. Fanka. No dobra, lider wśród fanów. Zdradźmy, że pani Ewa leży na zabiegu na dole. No. Tak jest. Pani Ewa jest u nas bardzo często i my ją też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. Drogie panie, dziś chcemy wam pokazać nasz sposób na lepsze samopoczucie, na dobrą figurę i na budowanie odporności. To jest teraz naprawdę bardzo ważne, ponieważ no, mamy akurat taki, a nie inny czas i ważne, żeby o tą odporność zadbać. Drogie panie, jak zwykle przygotowałyśmy niespodzianki. Mamy dla pań nagrody. Na sam koniec pokażemy również atrakcje, które dla was przygotowałyśmy. Natomiast słuchajcie nas uważnie, ponieważ będzie pytanie konkursowe, w którym dziś zadamy wam pytanie, w którym na pewno znajdziecie odpowiedź podczas dzisiejszego live'a. I aż 3 panie, które podadzą prawidłową odpowiedź, otrzymają od nas zabieg właśnie sauny karbonowej. Natomiast czasem słyszymy takie sygnały, drogie panie, że szybciej pojawiła się odpowiedź niż pytanie, natomiast no, nigdy tak nie jest, natomiast to jest tylko i wyłącznie kwestia szybkości internetu, więc no, musicie nam wybaczyć, ale to tak naprawdę nie jest nasza wina. Bądźcie po prostu szybkie, ale tak najpierw jest. Musicie nas i uważne, ale najpierw musicie nas posłuchać. Okej, okay, opowiemy wam też dzisiaj o tym, co szykujemy w listopadzie, o ile nic się nie zmieni, jeśli chodzi o naszą sytuację epidemiologiczną, ale mamy nadzieję, że nie. Bo wiemy, że bardzo chcecie do nas przychodzić, mamy od was takie sygnały. No to co? To właściwie zaczynamy. Czyli opowiemy wam, drogie panie, dzisiaj, jak w 30 minut spalić 600 kalorii, przy tym zadbać o swoje dobre samopoczucie, no i odporność. Także zaczynajmy.
Zacznę może od tego w ogóle, co to jest sauna karbonowa. Zerknijcie proszę na to urządzenie i na kombinezon. Sauna karbonowa to jest takie specjalistyczne urządzenie wyszczuplająco-modelujące w formie kołdry karbonowej. Mówi się o tym sauna karbonowa, koc karbonowy, kołdra karbonowa. Określeń jest bardzo dużo, my wolimy słowo sauna. A dlaczego sauna, o tym opowiemy Wam za chwilę. Natomiast w urządzeniu jest bardzo fajna funkcjonalność, a mianowicie trzy strefy grzewcze. Górna partia ciała, środkowa partia ciała, czyli okolice brzucha, pośladków, ust i dolna partia, czyli uda. I tutaj mamy możliwość ustawiania temperatury w zależności od potrzeb, od możliwości i od tego, jakie producent tutaj daje wytyczne, bo to też jest bardzo ważne. No to co? Nie przedłużajmy. Tak. Dominika, już proszę. Ja tylko może jeszcze powiem jedną rzecz. Jak trzeba się przygotować do sauny, bo na pewno Panią tak będę pytała. Tak, tak. Więc tak. Najlepiej, żeby mieć na przebranie ze sobą długie getry, bluzkę na długi rękaw i oprócz tego trzeba wypić co najmniej szklankę wody przed zabiegiem. Już jestem po. Tak jest. I dodatkowo warto wziąć ręcznik, ponieważ panie, które wychodzą z sauny, są naprawdę mocno spocone, ale o tym też opowiemy za chwilę. Tak jest. Ja tylko chciałabym opowiedzieć jeszcze, co będzie treścią dzisiejszego live'a, tak w skrócie, ponieważ tak jak nam się tak właściwie kojarzy, że sauna to jest takie pięć w jednym, wash and go, albo można by powiedzieć, no wszystko, wszystko razem. Drogie panie, sauna to jest odchudzanie na leżąco, to jest oczyszczanie organizmu, to jest dbanie o skórę, jak również zmniejszanie bóli różnego pochodzenia i co najważniejsze, dbanie o odporność. Także o tych wszystkich aspektach powiemy, ale najpierw zapakujemy Dominikę do sauny, żeby już sobie leżała. Nie stawiam oporów. Okej. No to zaczynamy. Pomoże mi Mirka. Proszę bardzo, pani Dominiko. Bardzo. Dominika już się cały dzień nie mogła doczekać. Jak jest, są tak? Również panie, które już są po zabiegach, chociaż dzisiaj mamy premierę. Tak, panie nam premierowe, no to nie dały po prostu. Okej, okay. Także jak widzicie, dokładnie całe ciało umieszczone będzie w tej saunie. Dominika, zdajemy ci tą przyłbicę, leżysz sobie, ja mam maseczkę. Teraz jeszcze podniosę Dominikę, żeby trochę nas tutaj widziała. Jest okej? Okay? Tak. Dobra, odłożę przyłbicę. No i okej, okay. I teraz drugie panie, włączamy. Więc tak jak mówiłam, trzy strefy grzewcze. Ustawiamy temperaturę od 35 maksymalnie do 80 stopni. Ja w związku z tym, że jesteśmy na wizji i tutaj nie chcemy, żeby Dominika nam zasnęła, bo takie rzeczy się zdarzają, uruchomię jej tylko na razie 35 stopni. I jak Panie widzicie, zaczyna się nagrzewanie od 25 wzwyż i w przypadku Dominiki zakończy się na 35 dzisiaj, ale normalnie ustawiamy Wam dużo wyższe temperatury, żebyście rzeczywiście mogły trochę się u nas spuścić. Tak, tutaj już pierwsza Pani właśnie pytała się odnośnie temperatury, także wszystko zostało. Maksymalnie jest możliwość ustawienia do 80 stopni, ale tak jak mówię, zazwyczaj to jest tak, że w momencie, kiedy Pani się kładzie, najpierw ustawiamy mniejsze parametry, a później jakby można zwiększyć. Tak. Pytamy. No ja na pierwszym zabiegu miałam ustawione około 50 do 60 stopni, na drugim już było około 70 i dla mnie to jest wystarczające, żeby się naprawdę bardzo spocić. Także zachęcamy, żebyście wzięły naprawdę ręcznik ze sobą i później ewentualnie jakieś rzeczy na przebranie, no bo teraz aura na zewnątrz rzeczywiście sprawia, że jakbyście mokre od nas wychodziły, no to nie jest najlepsze rozwiązanie. Takie. Dokładnie. No dobrze, drogie panie, no to zacznijmy od początku. O co w tym wszystkim chodzi i na jakiej zasadzie odchudzamy panie sauną karbonową i na jakiej zasadzie oczyszczamy organizm? Otóż tak, badania medyczne, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o saunę karbonową, udowodniły, że promieniowanie podczerwone, które jest emitowane podczas tego zabiegu, wnika w powierzchniowe warstwy naszego ciała, ale aż, uwaga, do 6 cm w głąb. I tutaj podzielę się z Wami taką ciekawostką, że zwykła sauna parowa ma wnikanie ciepła tylko pół centymetra. Więc zobaczcie, jak to jest ogromna różnica, tu jest aż 6 cm w głąb ciała. No i teraz co się z tym promieniowaniem dzieje? Promieniowanie w ciele człowieka zamienia się w ciepło,
dociera do bogato unaczynionych tkanek podskórnych, ale również do mięśni. O tych mięśniach jeszcze za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne. Natomiast ogólnie sens tego wszystkiego jest taki, że ciepło sprawia, że przyspiesza się przemiana materii w tych podskórnych partiach ciała, dzięki czemu po pierwsze wydalamy wodę, ale nie tylko, ponieważ wydalamy z tym również toksyny, które zawarte są w naszym organizmie, ale również dzięki temu pomagamy spalać tkankę tłuszczową. I wtedy efekt spalenia tkanki tłuszczowej jest metabolizowany wraz z układem krwionośnym, przechodzi do wątroby i jest wydalany na zewnątrz. I tutaj musimy na pewno wspomnieć o oczyszczaniu organizmu. Dobrze, Dominika, że przypomniałaś. Dokładnie. Takie. Przedstawiamy Wam zestaw oczyszczający, który jest absolutnym must have tutaj zabiegów w saunie, ale również pań, które przychodzą do nas na ćwiczenia, na zabiegi. Jest to młody jęczmień oraz detox coach, które oczyszczają od wewnątrz, co też wspomaga działanie sauny. Jak my tutaj mówimy w studio, że nie ma odchudzania bez oczyszczania. Tak jest. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o oczyszczanie, to tutaj oczyszczamy od wewnątrz, natomiast sauna umożliwia jakby wydostanie Zbycie się tych toksyn zupełnie na zewnątrz. Także naprawdę coś fantastycznego. Mamy tutaj już pierwsze pytanie. Pani Zofia się pyta, ile trwa taki zabieg? Taki zabieg trwa 30 minut, czyli 30 minut leżenia w tej wysokiej temperaturze. Natomiast zawsze jeszcze dajemy 5-7 minut pani później na dojście do siebie, tak żeby to nie było takich sytuacji, że pani od razu wyskakuje z takiego nagrzanego kombinezonu. Chcemy, żeby pani sobie troszeczkę odpoczęła i doszła do siebie, ponieważ po saunie naprawdę panie są zmęczone, tak jak po takim wysiłku fizycznym. Potwierdzam. Okay, czuję, że zaczyna się robić ciepło. Już masz, Dominika, prawie 35 stopni, a zobaczcie, 35 stopni to jest praktycznie temperatura ciała człowieka, więc gdzie tu do 80, nie? No, okay. Na pewno nie na żywo. Oszczędzimy Cię dzisiaj, Dominika. No dobra, słuchajcie, drogie panie, ktoś by mógł zapytać, no okej, okay, ale wiecie co, no właściwie, ale czy nie lepiej by było poćwiczyć? No oczywiście, że lepiej by było poćwiczyć, no ale sami wiecie, jaką mamy teraz sytuację epidemiologiczną w kraju. Wszystkie siłownie, wszystkie fitnessy są nieczynne. Jak wiecie, u nas też działamy zgodnie z prawem, legalnie, zgodnie z rozporządzeniem i wszystkie nasze wysiłkowe stacje są nieczynne, ale nie poddajemy się. Szukamy dla Was rozwiązań, żebyście jednak mogły spełniać swoje marzenia o pięknej figurze. No i dlatego też pojawiła się u nas sauna. Natomiast ważne jest również to, że po saunie nie wskazany jest wysiłek fizyczny. Dlaczego? Dlatego, że taki seans półgodzinny w saunie, który trwa 30 minut i nawet 80 stopni możemy tutaj pani zaaplikować, spala, uwaga, 600 kalorii. Więc to już jest tak duży wydatek energetyczny, że jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne później są niewskazane. Ale z kolei wiecie, że my uwielbiamy różnego rodzaju zabiegi, więc łączenie tego z elektrostymulacją, czyli naszą chodakowską należącą, łączenie z rolszejperem, łączenie z limfodrenażem jest jak najbardziej wskazane. Mamy tutaj kolejne pytanie. Kto może z takiej sauny korzystać? Tak naprawdę każdy od 18 roku życia wzwyż. Z wyłączeniem pewnych przeciwwskazań, ale tych przeciwwskazań naprawdę nie ma dużo i one nie są jakoś bardzo ograniczające. To tak naprawdę są jakieś nieuregulowane problemy z ciśnieniem krwi, choroby układu krwionośnego, to jest ciąża, choroby onkologiczne. Naprawdę to nie są jakieś bardzo, bardzo ograniczające przeciwwskazania. Mamy jeszcze jakieś pytania, czy nie? Pani Marlena pyta się, czy ten zabieg działa też na celulit. Oczywiście, tak. O tym powiem za chwilę. Mogę Pani Marleno wrócić do tego tematu za chwilę? Okej. Okay. Czyli tak, opowiedziałam, jaki jest sens i jak działa w ogóle, jak zachodzi proces odchudzania i oczyszczania organizmu, jeśli chodzi o saunę. No Nika, jak się czujesz teraz? Już masz prawie... Robi się gorąco, a to dopiero 34 stopnie. Czujesz, zaczynam się pocić. Okej. Okay. Drogie panie, czyli tak, ja jeszcze powiem, Dominika, że właściwie to, że ty się zaczynasz pocić, a właściwie troszeczkę widać nawet, ale wy nie widzicie, umówmy się,
To jest tak, że nie wiem, czy Dominika wiesz, ale podczas takiego 30-minutowego zabiegu wydala się tyle potu z organizmu człowieka, ile podczas 10-kilometrowego biegu. Także możecie sobie wyobrazić, ile trzeba się nabiegać, żeby wypocić się tyle, ile przez 30 minut podczas zabiegu. Wolę w takim razie. Wolisz lepiej. Okay. No dobra. No dobrze, drogie panie, więc tak, sauna w głównej mierze jest stosowana właśnie jako odchudzanie i jako oczyszczanie, ale nie można wspomnieć o innych zaletach. I tutaj właśnie wrócę do tego pytania, ponieważ sauna w doskonały sposób dba o skórę. Powoduje, że pobudzany jest organizm do odnowy biologicznej, stymulowana jest produkcja kolagenu, który odpowiada za piękną skórę, a promieniowanie podczerwone, wnikając w głąb ciała, sprawia, że właśnie odżywiamy skórę i następuje również redukcja celulitu. Tak jest. Też po seansie tutaj w saunie skóra otacza się lepszą wchłanialnością preparatów odżywczych, dlatego też polecamy od razu po zabiegu, gdy skóra jest jeszcze rozgrzana, naczynia krwionośne są rozszerzone, używanie właśnie profesjonalnych, no nasze panie od 5 lat korzystają z naszych opatentowanych serum Body Shape i Cellulite Burner, które naprawdę działają cuda. Tak jest. Także przetestowane. Panie, które kiedyś korzystały z sauny, mają takie wrażenie, jakby czuły się, jakby leżały na plaży. Panie się wtedy relaksują, naprawdę można zapomnieć o wszystkich problemach całego świata. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podczas zabiegu sauny wydzielają się endorfiny, które rzeczywiście pomagają nam widzieć świat jak przez różowe okulary. Ale ja mam jeszcze jedną uwagę, że ja uważam, że jest lepiej niż na plaży. Bo na plaży tak, trzeba po pierwsze nakładać co chwilę filtr, a po drugie, no umówmy się, na plaży czasem biegające dzieciaczki i sypiące piaskiem też nam, że tak powiem, trochę uprzykrzają ten relaks. A tutaj, drogie panie, jesteście same w gabinecie, odpoczywacie, relaksujecie się przy fajnej muzyce, przy pachnących świecach, więc czego więcej chcieć? No na saunę w tym roku już na saunę, przepraszam, na plaży się nie położymy na pewno, niestety, ale solaria, żeby się wygrzać, bo ja jestem właśnie z tych osób, które lubią wygrzać po prostu swoje ciało, solarium na tą chwilę też niestety też nie skorzystamy, więc sauna jest tutaj odpowiedzią na wszystkie moje tak naprawdę potrzeby w tej chwili. Mamy kolejne pytanie tutaj od naszej pani, mianowicie jak często wykonuje się taki zabieg? To jest bardzo różne, uzależnione od preferencji, natomiast można go wykonywać raz lub dwa razy w tygodniu po 30 minut. Jeszcze jakieś pytania? No dobra, mamy, to tutaj mamy. Dziewczyny ogólnie piszą, że super wygląda, wygląda bardzo kusząco, także dziewczyny odpoczywają na sam widok tutaj odpoczywającej Dominiki. I pani Marlena pisze, że zamiast biegać można poleżeć, a efekt będzie taki sam, więc pani Marlena, jak najbardziej się zgadzamy tutaj oczywiście z panią. Oczywiście podczas korzystania z zabiegów sauny też zachęcamy do aktywności fizycznej. Tak jest. Okej, okay, no to tak, skóra była, odchudzanie było, oczyszczanie było, przejdźmy najważniejsze dalej. Najważniejsze. Tak jest. Pewnie w tym momencie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chcę powiedzieć o czymś innym, Dominika. A mianowicie chcę powiedzieć o przeciwbólowym działaniu sauny. Otóż udowodnione zostało w badaniach medycznych, że sauna ma naprawdę zbawienny wpływ na różnego rodzaju bóle. Zarówno bóle reumatyczne, jak i takie związane z jakimiś urazami. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że sauna, że promieniowanie podczerwone wnika aż 6 cm w głąb ciała, czyli dociera nawet do mięśni. I teraz, jeżeli mięśnie są przetrenowane, czyli mamy tak zwane zakwasy, to promieniowanie podczerwone jest w stanie pomóc nam pozbyć się kwasu mlekowego z mięśni, więc działanie przeciwbólowe tutaj też jest jak najbardziej wskazane. Natomiast wiemy też od pań, które już korzystały z sauny, że jeżeli panie mają jakieś problemy z dyskopatią, z jakimiś bólami lędźwiowymi czy serwą kulszową, to również sauna karbonowa jest naprawdę ogromnym ukojeniem i działa przeciwbólowo. Mamy pytanie od pań. Jakie są przeciwwskazania do zabiegu? Już mówiłyśmy o przeciwwskazaniach, czyli takie podstawowe: ciąża, choroby onkologiczne, nieuregulowane ciśnienie krwi, czy choroby jakiegoś układu sercowego. No chyba wszystko z takich podstawowych. Natomiast jeżeli ktoś ma
Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś inne przeciwwskazania, warto myślę, że skontaktować się po prostu z własnym lekarzem, żeby uzyskać takie pozwolenie. No dobrze, drogie panie, to co? Pewnie jesteście ciekawe, jakie w ogóle można efekty osiągnąć dzięki zabiegowi sauny. No i Dominika, mam dla ciebie dobrą wiadomość, chociaż ty już pewnie to przetestowałaś i wiesz, więc dla ciebie to nie będzie to jakąś tam wielką atrakcją, ale dzięki temu, że to promieniowanie wnika aż 6 cm w głąb ciała, to już po pierwszym 30-minutowym zabiegu w takiej naprawdę wysokiej temperaturze organizm może ważyć o co najmniej 1,5 kg mniej po takim zabiegu. No, słuchajcie, to mi się podoba. Tylko pamiętajcie, że oprócz tego, że wydalana jest woda, to razem z wodą tak jest metabolizowany tłuszcz, dzięki czemu też kwasy tłuszczowe, tak jest, mamy szansę, żeby zrzucić trochę centymetrów w obwodach. No i przypomnę tylko, że ilość wylanego potu to jest taka ilość jak przy po 10-kilometrowym biegu. Ok. No i teraz ten temat, który tak naprawdę jest dla nas ostatnio bardzo, bardzo ważny, a mianowicie układ odpornościowy. O tym już mówiło się w starożytności. Był taki słynny grecki lekarz Parmenides i on powiedział kiedyś takie bardzo mądre zdanie, które teraz tak naprawdę można przełożyć na naszą rzeczywistość. Daj mi siłę wytworzenia gorączki, a ja będę mógł uleczyć wszystkie choroby. I właśnie sauna, drogie panie, jest takim zabiegiem, dzięki któremu jesteśmy w stanie wytworzyć sztuczną gorączkę, a sztuczna gorączka sprawia, że nasz organizm jest pobudzany do budowania przeciwciał, do budowania odporności i w krwi pojawiają się przeciwciała, które zabijają wirusy i bakterie. Także już od starożytności tak naprawdę naukowcy wiedzieli, że sauna daje naprawdę zbawienne działanie, natomiast udowodnione jest również w badaniach medycznych, że osoby, które często i systematycznie korzystają z sauny, nawet 10 razy rzadziej chorują na różnego rodzaju przeziębienia. Także, coś drodzy w tym panie, jest. Patrząc na to, co mamy tutaj i w Polsce, i na świecie, myślę, że teraz właśnie to jest czas, żeby zadbać o swoją odporność. No dobra, Dominika, no minęło już kilka minut, powiedz, jak tam u ciebie? Jestem zgrzana, widzisz to? Widzę. Nie będziemy Wam pokazywać z bliska, ale rzeczywiście... Jest naprawdę, znaczy jest ciepło, ale to nie jest jakiś dyskomfort, tak? To jest takie przyjemne ciepło. Okay. Idzie się naprawdę wypocić. Panie są zachwycone, słuchajcie, także ciekawe i myślę, że na pewno wypróbują naszej nowości. A może któraś z Pani już była na saunie, może niech się podzieli w komentarzu swoimi wrażeniami. Marika, pozdrawiamy Cię serdecznie. No dobrze, słuchajcie, drogie panie, to ja powiem tak, przejdę do pytania konkursowego, bo boję się, że Dominika nam tu zaśnie, więc dajmy jej trochę odetchnąć, bo jednak leżenie w saunie jest przyjemniejsze, jak się leży samej i można się zrelaksować i myśleć o swoich jakichś miłych sprawach. No więc, drogie panie, uwaga, uwaga, pytanie konkursowe. Ciekawa jestem, czy nas słuchałyście uważnie. Pytanie jest łatwe, bo powtórzyłam odpowiedź na nie naprawdę dzisiaj kilka ładnych razy. No to cóż, zaczynam. Drogie panie, jak głęboko wnika promieniowanie podczerwone w głąb naszego ciała podczas zabiegu sauny karbonowej? Czekamy na odpowiedzi. Jeszcze sekundkę, na pewno zaraz się pojawią. Także. Zapada jak tam dziewczyny? Cisza. Tak, już padły pierwsze poprawne odpowiedzi, także pamiętajcie, dziewczyny były. Pamiętajcie, drogie panie, że czekamy aż na 3 odpowiedzi, bo 3 pierwsze panie otrzymają od nas zabieg sauny karbonowej. Tak. Mamy już pierwsze 3 odpowiedzi. Tak, wszystkie poprawne, także super. Dziewczyny słuchały uważnie. No to się cieszymy. Bardzo dziękuję. To bardzo miło. No drogie panie, to cóż, czyli może zdradźmy trochę więcej szczegółów, jeśli chodzi o sam zabieg sauny, jeśli chodzi o cenę. Więc powiem tak, że 30-minutowy zabieg sauny normalnie kosztuje 55 zł, natomiast do końca listopada, w związku z premierą tego zabiegu, wszystkie zabiegi sauny minus 20%, natomiast powiem tylko, że możecie kupować panie te zabiegi indywidualnie, czyli pojedynczo, jak również w pakietach po 4 i po 8 zabiegów.
Wiemy, że sytuacja jest taka, jaka jest, więc czasem się obawiacie, czy nie zachorujecie, czy nie wiem, czy nie pójdziecie na kwarantannę z różnych powodów, no czy nie daj Boże, nie zostanie ogłoszony jakiś lockdown. Więc też szanujemy i Wasz czas, i Wasze pieniądze, więc macie możliwość, żeby w dobrej cenie te zabiegi kupić sobie pojedynczo. I to samo, drogie Panie, dotyczy atrakcji i takich promocji, które przygotowałyśmy dla Was w listopadzie. Z tego samego powodu nie będziemy w tym miesiącu sprzedawać zabiegów w pakietach, tylko proponujemy, żebyście mogły zakupić te zabiegi pojedynczo. I tak, Kama, jakbyś mogła pokazać. Tak, już. Zabiegi na ciało, takie jak liposukcja, endermologia, ajkun czy fala radiowa, będziecie mogły kupić 30 lub 60 minut. I w cenie albo 90 zł za 30-minutowy zabieg zamiast 170 zł lub 169 zł zamiast 280 i wtedy możecie sobie rezerwować je pojedynczo z zabiegu na zabieg, tak żebyście Wy też miały komfort podczas korzystania z naszych usług. Natomiast również na Waszą prośbę zostawiamy w promocji październikowe zabiegi na twarz, ponieważ wiele z Was skorzystało z zabiegów mezoterapii i kwasów i wiemy, że już zapisałyście się na kolejne zabiegi, żeby kontynuować kurację, no bo nasze Panie wiedzą, że żeby efekt był zadowalający, tych zabiegów trzeba wykonać kilka. Także również mezoterapia i kwasy medyczne Peel Mission są w promocyjnych cenach. I co jeszcze miałam powiedzieć? Jeszcze miałam powiedzieć o naszej perełce, która, jak pamiętacie, od września pojawiła się w naszym studio, o laserze Vectus. Jeden z trzech w Toruniu najlepszych laserów tak naprawdę na świecie jest właśnie u nas w promocyjnych cenach. Zresztą mamy również taką atrakcyjną promocję teraz, więc jeżeli jesteście zainteresowane, piszcie w komentarzu, a my się do Was odezwiemy i powiemy, jaka to promocja. Tak jest. Cóż, drogie Panie. Dziękujemy bardzo za poświęcenie swojego cennego czasu. Tak jest. Natomiast ja tylko powiem na koniec, że drogie Panie, jeżeli już starożytni filozofowie stwierdzili, że ciepło, sauna ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, na samopoczucie, na spalanie tkanki tłuszczowej i na odporność, to chyba nie pozostaje nam nic innego ani Wam, żeby po prostu w to uwierzyć. Natomiast ja jeszcze mam takie słowo, że tak powiem, na sam koniec. Drogie Panie, zachęcam Was do tego, żebyście nigdy o sobie nie zapominały, żebyście dbały o siebie, dbały o swoje potrzeby. Wiem, że teraz jest trudny czas, który nas niestety otacza, nas ta rzeczywistość dosyć trudna, ale pamiętajcie, że ten czas kiedyś minie i że wrócimy do normalności. I życzę Wam, żeby nie było tak jak po tym lockdownie, który był na wiosnę, kiedy część Pań mówiło, kurczę, zaprzepaściłam 2 miesiące, 3 miesiące, nie stosowałam diety, nie chciało mi się ćwiczyć, żebyście za 3 miesiące nie powiedziały tym razem tego samego. Także pamiętajcie, że nasze studio jest otwarte, nie mamy stacji fitness, ale jak wiecie, my mamy naprawdę inne, fantastyczne metody na to, żeby pozbywać się centymetrów, kilogramów i tkanki tłuszczowej, a poza tym najważniejsze, chcemy dbać o nasz umysł, o nasze dobre samopoczucie, o endorfiny i tego Wam życzymy, dobrego samopoczucia. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to my jesteśmy, żeby Wam pomóc. Także dzięki, drogie Panie. Dziękujemy widzimy Panie. Się dziękujemy na kolejnym serdecznie. Live i do zobaczenia. Do zobaczenia, drogie Panie.